Jest 17 grudnia 2018 roku. Jest po obiedzie. No i chciałem pokazać rzecz taką trochę niezwykłą, bo oto rumcajz przyszedł tutaj na obiad, na kości, na korpusiki. Ja tu idę, on już tu czekał, siedział. Nie był tam na osiedlu z lodówek, tylko tutaj przyszedł. Proszę. Rano był tam koło oddziału trzeciego. Tam jest filmik, sfilmowałem, gdzie później uciekł za parkan na teren prywatny, się schował. A teraz przyszedł tutaj. No, obawiałem się, nie widziałem go z dwa dni, że może lis go złapał. Ale nie, okazuje się, że w dobrej kondycji nawet jest. Ale nie daje się złapać specjalnie, jednak chodzi swoimi ścieżkami. Romeo już się najadł. Kiciulek, najadłeś się już? Co? Romeo? Kicia? Najadłem się, bo się liżę, tak? No. Aha. Tu nasza starsza pokojowa, jak ja nazywam, salonowa, niesie jajka. A co to na jajka? Na święta? Wielkanocne? Nie. No, będę coś piec, jakieś ciasto, dziewczyny. Lubię pichcić. Jak to kobiety. A to jak wsuwa i to gryzie kości. A przecież ma tutaj miękką skórę. Może wybierać. Nie, on woli kości. Proszę. A jest kocur twardy. Jak pies. Tak, Kiciulek? A resztę zostanie dla dzikuska. Dzikusek tam gdzieś siedzi. W krzakach. Albo dzikusek tam czeka. Tam zaraz pójdę, tam Julia będzie czekać na mnie w budce. A Romeo zaraz pójdzie ze mną. Tak, Romeo? To idziemy, tak? Idziemy za rumcajsem. Zobaczyć, gdzie on idzie. A rumcajs idzie tutaj. Myślałem, że on będzie chciał tu wodę pić. A on idzie tutaj. Rumcajs, kicia, kic. Ale ucieka jak szybko. Jak szybko ucieka. O, a tu mamy jeszcze jakąś korkę. To chyba babcia. Babcia, kicia, kicia, chodź babciula. Chodź kiciulka, kicia. Babcia, chodź. Chodź kicia. Ona się boi, babcia ucieka. Poznaje mnie, ale rumcaj zleciał, to uciekała przed nim. Ona jest taka płochliwa. Babcia. Właśnie, już dawno jej nie widziałem. Gdzieś się wyniosła tutaj za parkan. Babcia, kicia! Chodź, kic, kic. No i co? Mamy rumcajsa koło śmietników i leci. Chodź, chodź, kicia, chodź, kic, kic. Kiciula! Chodź! Chodź, oho, przeszła. Przeszła po płocie. Kicia, chodź. Kicia, kicia. Chodź, kiciula. Wspięła się po płocie. Coś niesamowitego, nie zauważyłem do końca. Ale ja muszę coś im tu pomóc.
Trzeba usunąć ten beton. Ojej, to nie da rady. To nie da rady. Żeby ona nie musiała się skrabać po tym parkanie, żeby sobie przechodziła tutaj. Zrobiłem dziurę. Teraz będzie przechodzić sobie tu. Romeo, chodź kiciasty pilot oblatywać. No przejdź tutaj. Ty zawsze tam sprawdzisz. No sprawdź, jak to się przechodzi tam. Romeo, kiciulek, przejdź. Przejdź na drugą stronę. No, idź tam, zobacz, co tam jest. Zobacz tą poza przestrzeń. No, przechodź. No, Romeo, no przechodź. No, widzicie? Nie mówiłem? To jest pilot oblatywać. Nie ma takiego drugiego. Jeszcze tego... Oj, nie mogę tego kija wziąć. I co tam widać? Romeo, kicia! Kiciulek! O, jaki zadowolony. Kicia, kicia! Fajnie tam? Kiciulek? I co tam jeszcze widzisz? Melduj! Wyżej? Co tam jest? No, Romeo, kicia! No to tak to wygląda. Jeszcze tego kija, żeby wyciągnąć. Oj, nie dam rady. Nie dam rady. No dobra. Co mogłem, to zrobiłem. Aż się spociłem. I się zmęczyłem. No tak to jest, jak się ma 12 kilo nadwagi. Zamiast 80 to 92 przy wzroście 1,80 m. Tak to jest w DPS-ie, na wikcie. Czek, zamiast się odchudzić, to przytył. To jest budynek sztabu. Tu był, jak była jednostka wojskowa, tu nie było parkanu. To tu był sztab. Największy budynek, pokaźny taki. Ładny. I ciekawa rzecz. Proszę Państwa. Zobaczcie. Jakie maszty są. Są maszty, są. I tak. Tu na tym jednym maszcie była zawsze flaga. To na tym maszcie. Ale tutaj jest drugi maszt. Zobaczcie, widzicie? Jaki jest maszt? Czy to jest maszt? Nie, to nie jest maszt. Zaraz zobaczycie, zajdę trochę z boku. Co to jest? Zobaczcie, przybliżę. Widzicie wyraźnie? O Jezus, magnum mi się wyłączył. Widzicie wyraźnie? To jest krzyż. A co to oznacza? Że tu kościół jest? Nie, to nie jest kościół. Ale tu jest kaplica. To jest bardzo piękna kaplica. Jak była jednostka wojskowa, to tutaj zrobili salę gimnastyczną. A to jest piękna kaplica ambona. Jaka długa galeria. Kiedyś zrobiłem filmik. Pokazałem tu w środku. Tak. Teraz stoi puste, niszczeje. Piękne, szkoda.
No, a tu jest nasz pilot oblatywacz. Już wrócił za światów. Ach, już, proszę. Ale go energia roznosi. Fajnie, proszę, jak lata. On jest w żywiole. Jak on może myszkować, zaglądać. Chodź, Romeo, kiciulku, chodź. Chodź, kicia. No, a Rumcajs? Rumcajs tam gdzieś poleciał dalej. Poleciał i go nie ma. Tu jest budynek BIBU, czyli Batalion Inżynieryjno-Budowlany. Kiedyś był. I to jest budynek, który należy do DPS-u. Ale nie został zagospodarowany, chociaż początkowo były takie plany, bo w środku stały ścianki postawione, porozdzielane wszystko i tak dalej. Ale nic nie ma. Ale co ciekawe, jeszcze w zeszłym roku były szyby. Jakaś, no drań, już nie mam słów. Zobaczcie, co sobie znalazł. Tłucze szyby wszystkie po kolei. Dziury są. Tak powybija, że można wchodzić śmiało. Przez te otwory. No, a Romeo tam. Kicia, chodź! O, do piwnicy wchodzi. No, wchodzi do piwnicy. Gdzie go jeszcze nie było? Zobaczcie. To jest jeden. Chodź, kiciulek! Bo tam jest głęboko. Jak wpadniesz, to nie wyjdziesz. No. No nie. Chodź, kicia! Chodź, wracamy! Romeo! Chodź, kicia! Tam koty też się chowają. Tu jest tyle piwnic do wyboru. Mają wszystkie tylko jedną tą samą wadę. Nie są ogrzewane, niestety. No tak, to będziemy to kończyć. Trochę przydługi ten filmik. Miało być o Rumcajsie. A zeszliśmy na inne tory. Na kapliczkę. I to jest nasza stołówka. Od tyłu. Tak wygląda. To na razie tyle.